już się nagrywa. Idziemy na jakąś górę królewską w Łodzikoniu. Pamiętacie historię od koniu, jak padł? Właśnie tu idziemy do tego ronda, gdzie odrzy koń, gdzie padł koń. Są dzieciaki, jest dużo ludzi. Tu właśnie na tym rondzie jechał rolnik. Jechał z koniem, no i taki był gorąc, że się koń po prostu przewrócił, nie? No i chwilę sobie to wszystko poleciał, pewnie poleciano tu gdzieś w do okolicznej studni, albo tu płynie potok. Oczywiście potok, nie naftowy, ale potok. I tu właśnie na tym rondzie padł ten koń. No i jak padł, no i wzięli, ocucili kurde tego konia. Pewnie chłop zdążył się w pobliskiej karczmie jeszcze upić. No i odżył koń, nie? No i dlatego odżył koń. Mam nadzieję, że to nie jest ta góra przed nami. No zobaczymy. Tutaj dzisiaj na godzinę 10, aby ruszyć w drugi rajd listopadowy Stowarzyszenia Odrzy Koniaków. Podobnie jak w ubiegłym roku, dzisiejsza trasa będzie wiodła nas przez pomniki pamięci, leśne cmentarze. Myślę, że dotrzemy na Królewską Górę. Potem będziemy kończyć nasz rajd koło krzyża. Słyszę, w dobrych humorach, w dobrych nastrojach, jeszcze w pełni sił, żeby przy ognisku też dobrze się bawić. Mam nadzieję, że jeszcze do nas dołączą uczestnicy rajdu na trasie. Natomiast w tym momencie serdecznie zapraszam na szefa naszego rajdu, podobnie jak w ubiegłym roku, pana Mariana Guska. Będzie nas pilnował, żebyśmy się w lesie nie zgubili. I myślę, że nam opowie różne ciekawe historie związane z mijanymi miejscami. Albo nas tak zobaczy. Natomiast teraz ruszamy przed siebie w kierunku Pierskiej. Przez pomniki, które znajdują się tutaj w pobliżu obok kościoła. Zdjęcie już. Jeszcze zapraszam wszystkich na pamiątkowe zdjęcie. Na schodach. Tutaj gdzieś te schoda sobie zrobimy. Dzieci na górę, można się na dole. Rafał, zrób sobie selfika, to cię wkleję. Nie. To jest. Ja się lepiej czuję po tej stronie. Czyli zasadniczo naszym celem jest tamta góra, czy tam? Nie widać jej. Nie widać jej? Nie, tamta jest, tamta w chmurach jest. Także w chmurach. W chmurach idziemy, w górę w chmurach. No kurczę, muszę się pośpieszyć, bo powiem wam, że jestem w tyle. Kurczę, ominą mnie fakty. No nic, ludzie. Powstał w roku 1929 z inicjatywy kształcącej się wówczas w Odrzy Koniu Młodzieży. Podobne pomniki już wcześniej powstały w Wojaszówce i w Ustrownej, zresztą przypominają nawet architektonicznie ten, który mamy przed sobą. Początkowa, pierwotna tablica została przysłonięta ponad 20 lat temu nową. Plecak. Biernie oddającą napis pierwotnie umieszczony tutaj. Na pomniku znajduje się 37 nazwisk. Prawdopodobnie nie są to wszyscy, którzy wówczas oddali życie za ojczyznę. Do tych nazwisk udało się dotrzeć. Te nazwiska udało się na pomniku umieścić. Jeszcze 40 lat temu, ponad 40 lat temu, kilka dodatkowo
którzy pierwotnie nie znaleźli się z różnych przyczyn. Nie zostali pierwotnie upamiętnieni tutaj w tym miejscu. Brawo, dzisiaj brawo, brawo. Dziękujemy wszystkim, którzy wówczas walczyli, żebyśmy mieli wolną Polskę. Od nas na pamiątkę dla nich. Bardzo proszę, może któryś z dzieci zechce podejść. To jest chętny. Mamy dzisiaj dużo młodzieży. Proszę. Razem stajemy przed pomnikiem, który upamiętnia ofiary II wojny światowej. Tych odrzykoniaków, którzy walczyli na wschodzie, na zachodzie, którzy zginęli na Syberii. Walcząc za wolną Polskę. Pomnik został odsłonięty w 50. rocznicę wybuchu wojny w roku 89, dokładnie 17 września, kiedy już można było oficjalnie wspominać, że dla nas wojna to nie tylko 1 września, ale również i napaść ze wschodu 17 września 1939 roku. Pomnik, który mamy przed sobą, powstał po wielu latach od momentu, gdy odzyskający wystąpili z inicjatywą, bo mniej więcej 20 lat trzeba było czekać, gdy się nie oddalajmy się zbytnio, ponieważ 20 lat później, w 70. rocznicę wybuchu wojny, odrzykoniacy upamiętnili na tablicy nazwiska tych, którzy walczyli w wojnie obronnej w 1939 roku. Mamy tutaj wszystkie nazwiska, do których Stowarzyszenie Odrzykoniaków dotarło, które udało się odnaleźć i umieścić na tej tablicy. Dla nich również lampka na dowód tego, że pamiętamy i dziękujemy. Proszę, Alanku. I zapraszam gdzieś dalej. Stajemy teraz przed
pamiątkową tablicą poświęconą księdzu pułkownikowi Józefowi Panasiowi. Można powiedzieć, że to najwybitniejsze odrzykońskie nazwisko, które wiążemy z okresem walk o niepodległość podczas I wojny światowej. Ksiądz pułkownik był kapelanem legionów Józefa Piłsudskiego. Był mocno związany z ruchem ludowym Wincentego Witosa. Działaczem, który wiele dobrego zrobił również i dla nas odrzykoniaków. Przyjmujemy, że zginął w kwietniu 1940 roku, prawdopodobnie w Katyniu lub zamęczony przez NKWD, gdyż jedynie symboliczny grób księdza Panasia znajduje się na odrzykońskim cmentarzu, ponieważ tak jak wielu innych Polaków w tamtym czasie, jego los do końca nie jest znany. W roku 2018, w stulecie odzyskania niepodległości, Stowarzyszenie Odrzykoniaków wystąpiło z inicjatywą upamiętnienia tego wybitnego odrzykoniaka wspólnymi siłami, wsparciem finansowym naszej społeczności. Udało się wykonać i umieścić tablicę pamiątkową na domu ludowym. Dla tej wybitnej postaci również od nas światełko. Pamiętamy i dziękujemy. Ja tylko jeszcze wspomnę, że tak naprawdę nie idziemy wszystkimi miejscami dokładnie, gdzie możemy znaleźć ślady bohaterów walk o niepodległość. Być może następnym razem odwiedzimy na małej stronie jednego z żołnierzy wyklętych. Wstąpimy pod pomnik ofiar Katynia. Natomiast dzisiaj, mimo że tam nie jesteśmy obecni fizycznie, pamiętamy o tych wszystkich, którzy w czasie I i II wojny walczyli o naszą niepodległość. Trasa naszego rajdu będzie teraz wiodła w kierunku Bierskiej. Tam będziemy, wkraczając do lasu, wspominać z kolei ofiary epidemii cholery sprzed blisko 200 lat oraz zajrzymy na harcerzysko. Zapraszam. Wziąłem kociołek. No to idziemy, idziemy. Jesteśmy tak, żeby wam pokazać, że po drodze, która stacja, bo tu są stacje narodzenia, więc tam popatrzcie, bo ja nie wiem, nie pamiętam, nie będę myślał, teraz mi się nie chce. I druga sprawa, pani tu wspominała o żołnierzu wyklętym i to jest Urbanek się nazywał i ten. Właściwie nie wiadomo, jaka jednostka. Mówiło, że współpraca z Żubrydem, nie wiem. W każdym razie tu jeszcze pan mi mówi, że jest ostatni, tu jeden z żyjących jest niedaleko w Węglówce, tam gdzie byliśmy, pamiętacie, mogiły, jak i ten dąb, jak i kościół tutaj na Świętej Mary Panny. I tam właśnie w Węglówce mieszka jeszcze i żyje ponad 90-letni pan, który był jeden z dowódców oddziału Kurasia. Więc zobaczymy, czy się uda z panem spotkać. Podobno, że są opisy do tego jego wybryków. No zobaczymy i jesteśmy. Jakiś tu już kawałek, któraś tam stacja i idziemy. Idziemy dalej. Mijaliśmy kaplicę. Mieszka na Skalicki. Rozumiem. Tu chłopaki. Tu. No i szliśmy ulicą Bierską. Czego to nie chcę ostrości łapać? Bierską. Tak jest, dzięki. Ulica Bierska, idziemy dalej Bierską. Nie idziemy w Strzelców. Pan to opowiadał o Moskwiczu, w 78 roku miał Moskwicza, oddał chłopakom do Sanoka, w Sanoku go renowację i tu pan opowiadał dalej, no ale wywód przerwaliśmy, bo się motorolka odezwała. Idziemy słuchać dalej o Moskwiczu. Boże, jak to, oni nie mają normalnie serca, nie mają, ja takie się męczył, Boże.
Powinni najsłabszego dać naprzód. No jestem, no i co z tym oskwiczem? No nie mówię, chłopaki zrobili kolor, zrobili oryginalny taki jak był. Taki miałem ogrodeczek zrobiony do szyby. Ten ogrodeczek wyremontowany był w środku, wiesz? Taki na tym, no super. Ja byłem pełen podziwu dla tych chłopaków. I to młode chłopaki? Młode chłopaki, tylko że oni byli po szkole mechanicznej, wiesz? I umieli. I widać było u nich te chęć, pasje. Pasje. Tak jest. Ale pan tu gawędziarz jest, widzę, zabawia nas z rozmową. W czasie, na pewno lokalny przewodnik, na pewno. Ja jestem tylko odrzykoniakiem. Pan z odrzykonia, proszę bardzo, coraz więcej wiemy. I myśliwy. Myśliwy, tak jest. Nie tego, tej swojej pasji się po prostu nie wypieram. Czyli pan strzela, pan nie tylko ze strzelby, powiedzmy, kiedyś tam, tylko teraz też również z aparatu. Tak, fotograficznie. Tak. I strzela oczywiście słowem, więc zbombardujemy was tutaj później. Na pewno jakaś gawenda jeszcze będzie. Nie jest strzelanie. Powiedzmy, to jest gospodarka przede wszystkim. Ja rozumiem, nie demonizuję, jak nigdy nie demonizowałem w sumie myślistwa, bo tak jak pan mówi, łowiectwo jest nie tylko zabijanie. Pani Krygowska do domu ucieka, nie idzie z nami? Nie. Nie mówiłem ci jednak, wystarczy, że kolona stała. No idziecie tam, czy nie? Nie, bo zbierają płyn. Tam są schody. Choć raz tak mogę krzyknąć, bo to może być inaczej. Ja rozmawiam z panią z Ustromnej, będziemy teraz o Ustromnej rozmawiać. W Ustromnej mamy tutaj jakiś szlak Orlon Lwowskich. Tu pani mówi, że był jeden 14-letni bohater, który bronił Lwowa w Ustromnej, więc spróbujemy się coś jeszcze dowiedzieć. Dalej ulica Bierska. Znowu mnie poprawcie. Pewnie potoczek z nazwy. My potoczki lubimy. I idziemy ogony. Ogony. Wreszcie ogony. Piękny górka. Oczywiście tu pokłady nas interesują. Jak zawsze nas piaski interesują. I różne rzeczy i pokłady. Tutaj jakieś są koszyczki, nie wiem. Piękny, prawdziwkowy teren. Do górki. I co? No i będziemy ich gonić znowu, gonić. Tu jak piękny wodospad tam, taki załamujący się. I idziemy. Kijek, powiem o kijku moim kijku. Jest zaostrzony z dwóch stron. Długi. Z dwóch stron zaostrzony, ze względu na to, że można kijek używać z dwóch stron. Idziemy po stromej górce, to wbijamy tym grubszym końcem, żeby było lepiej nam się trzymać. A idziemy do górki. To tym węższym. I wzdłuż potoku idziemy. Piękna górka, piękne wzgórza. Chłodniej się zrobiło od razu, zdecydowanie jak słońce zaszło. I zbliżamy się do końca świata. Las. Pewnie będzie przerwa tutaj w tej malowniczej chałupce tam jakaś jest. Super, drzewa nie są usuwane, wszystko leży i rzeczka. Naprawdę jest tu cicho, my robimy huk, ale naprawdę jest tutaj tak cicho i spokojnie. I idziemy dalej na tą górę, Góra Królewska, Zrzykoństwo, Zrzeszenie Odrzykoniaków. Mieliście wstęp historyczny, bardzo to jest edukacyjne, bardzo to popieram, zachwalam oczywiście. Będziemy to śledzić i działalność, bo naprawdę, naprawdę warto. Byliśmy też w Tarnowcu, pamiętacie? Tam też będziemy obserwować, co tam się dzieje. I piękny potoczek. A jednak nie ma przerwy. I nadleśnictwo. Przechodzimy przez potok. Grupa się rozciągnęła. I co? Idziemy na leśnictwo Kołaczyce. Zakaz rozniecania ognia. Idziemy.
Jest tam wiatka, jednak jest. No to dobrze, już idźmy, zobaczmy malowniczo, tu jest, no przepięknie, górki. Pani na lewo, panowie na prawo. Znaczy ja idę na prawo.